Witam wszystkich, zapraszam do oglądania Assassin's Creed Valhalla. I zmierzamy do studni. Już tutaj się przeniosłem kawałeczek bliżej, żeby było szybciej. Okej, 175 metrów. Przy okazji, oczywiście, jak zawsze, będziemy jakieś tam znajdźki, ewentualnie zadania poboczne. 10-15 minut można zawsze poświęcić. Ale głównie skupimy się na zadaniu głównym. O, tutaj na przykład jakąś mamy znajdźkę po drodze. To okej, no to możemy zajrzeć, od razu zebrać. Tak, tutaj, no i dobra. Wbijamy. Już się wcześniej przygotowałem, w ogóle poczyniłem bardzo dużo ulepszeń i założyłem prawie cały strój, całe odzienie Thora. Nie mamy tylko hełmu, bo jeszcze to zostało do zdobycia. I wszystko podniosłem na najwyższy poziom, jeszcze pokażę. Jeżeli chodzi tutaj u tego Gunnara wcześniej, ale jeszcze mamy dużo do upgrade'u, bo tutaj możemy trochę zupgrade'ować. Tutaj możemy sporo, tutaj sporo, no będziemy cały czas ulepszać jeszcze. Żeby było na maksa. Tyle, że najwyższej jakości jest już jakby cały sprzęt nasz. Okej, i dwa punkty wpadły, tak? No dobra. To są rzeczy, które tak naprawdę robię po zakończeniu streamu, typu upgrade, jakieś zakupy i sprzedaż, ponieważ to sporo czasu na to schodzi, bo jak wiadomo, te wgrywanie, o, tu jest dobra sprawa, te wgrywanie dosyć długo trwa. No i dobra, i tyle. 362 poziom. No, zbliżamy się już naprawdę bardzo do 400. Spójrzmy na chwilę jeszcze na mapę. A tutaj po drodze mamy zadanie i jakieś bogactwo. No dobra, zajrzyjmy jeszcze po te dwie rzeczy. Skoro już tak blisko jesteśmy, to oby to nie były tylko te kamienie. No kurde, jakie to jest. Nie przepadam, muszę powiedzieć. Dlatego to sobie zostawiam, jak widzę, że kamienie zostawiam sobie też poza streamem. Ponieważ czasami uda się szybko, a czasami jest tak, o kurde, że to trwa bardzo długo. O proszę, 400 poziom. Na jakiego trafiliśmy przeciwnika, proszę bardzo. Chyba najbardziej mocarny z całej gry. No to jest ciekawe. Muszę powiedzieć. A ciekawe, czy tym ciosem. No, barwą i to sporo nawet. Aż boję się jego uderzenia. A żebyśmy my. A zaraz, żebyśmy my mocnym. Aha. Tak naprawdę, no, sprzątnął nas jednym ciosem. Okazuje się, że jest jeszcze trudniejszy przeciwnik w tej grze. No to świetnie z jednej strony. Czyli, że będziemy musieli tu albo dobrze bardzo się przygotować do tego, albo powrócić za jakiś czas jeszcze, jak podniesiemy wszystko na maksa. Bo teraz muszę powiedzieć, że no można by było, można na pewno było wymęczyć tego bossa cierpliwością i długą rozgrywką, ale można na pewno sobie trochę to ułatwić. Przynajmniej wiemy już. Wiemy już, że tu czeka ostry przeciwnik na nas.
Nieźle. No, się wydaje, że przewidywany poziom tutaj jest 190 chyba, czy nawet niższy. A przeciwnik w środku na 400 poziomie. No to ja tego nie rozumiem trochę. To jak ten wskaźnik jest podawany, według czego? O kurde. W ogóle te zwierzęta agresywne, wszystko jakieś... No jest, dobra. Myślę sobie, czemu... Czemu mnie to bronią? Dobra. Koniec z wami. The roots of the world tree Yggdrasil feed from the well of Mimir. I am close. Okej. Aha, aż tak blisko jesteśmy. I sorely underestimated the heft of your balls, Oathbreaker. You dare to show your face. Oathbreaker, I did to you what you did to my son. This is only fair. And Suttungr, what of him? Don't blame me for your own lack of character. You stole the mead. For the safety of my people, Loki. For Aesir, for Vanir, for all Asgard. But not for Jotnar. Not for me. You let the Jotnar into Asgard. So many dead. All so you could smuggle in your son. He was not safe here. They knew what he was and knew what he would become. Just as you do. I swore to you I would not harm him. That is the truth. That is the truth now. But how it will gnaw at you, knowing that to kill my son will undo your doom. Release him, Harvey! Release Fenrir, or I swear... A, znowu będziemy walczyć z nim. You are out of favors, trickster. And you're welcome to try. A jak? No dobra. No to co? Dajmy mu z wszystkiego, co tam mamy. Pasek zużyłem. Okej. Chodź, chodź. Skubany dobry jest, ale się udało. No, dawaj, dawaj. Chodź. Ja na ciebie poczekam. A, z tym czerwonym. Co to? Łap to. Aha. To takie coś, tak? No quarter this time, Loki. You have gone too far. Chcę mu złamać to. Curse you, Loki. We were like brothers once. Ale nie, to jest bez sensu. Pasek, kurde. Dobra, chodź teraz. Energia i jedziemy jeszcze raz. Skubany. Aj. Jakiś ogień. You, Loki. We were like brothers once. When my son is loosed from his bondage, dało się. All of Asgard. No i to taka będzie walka na cierpliwość. Okej. Okay. Co on teraz zrobi? I will feed your corpse to Fenrir. Ależ, byłeś pierwszy, dobra. Jeszcze raz. Ha!
Ładnie. No. To jest progres. Why wait till Ragnarok when you can die now? Wal. O kurde. Dobry, zaskoczyłeś mnie. Okej, mam pasek. Teraz. Dwa i trzy. Jest, dobra. Grzyby widzę. Grzyby, grzyby. Jest grzyby. Grzyby jedz. Kurde. Oszty! Strasznie... Nie wiem, kiedy on to robi. O! Jeden. Tylko jeden. Gnoju! Ej! Rozwalił? No tak się zastanawiam, bo łuku to nie możemy w ogóle używać, bo nie mam nawet kiedy, bo on od razu znika. The roots of the world tree Yggdrasil feed from the well of Mimir. I am close. You are out of favor, trickster, and you are welcome to try. My son is loosed from his bondage. He will ravage all of Asgard. Yes. Ale się udało. Let's see if you fight as well as you lie. You might be the strongest, but I was ever the quicker one. Tak? Zaraz zobaczymy, czy to ty byłeś tym najszybszym. O, pięknie! Pięć ciosów aż. Why wait till Ragnarok when you can die now? No. You meant to have me killed. I will never forgive that. Ale. To nic. Udało się. Pasek ładuj, ładuj szybko pasek. Okej. Okay. Udało się. Uniknąć pierwszy raz chyba ten jego cios z góry. You meant to have me killed. I will never forgive that. Why wait till Ragnarok when you can die now? Let's see if you fight as well as you. Yes. Ta, to jest seria dopiero. He will ravage all of Asgard. We were like brothers once. Yes. You might be the strongest, but I was yes. Ever the quickest. Pięknie. No i tyle. Myślałem, że będzie to trudniejsza walka. No. Are you finished? Curse you, Avi. Your own distrust has undone you. Now go, and do not show your face again. I cannot be other than who I am. All this was fated. All this will happen again. But you will not be here to see it. Do not be so sure of that. The game is not over. The game is never over!
No i uciekł oczywiście. Gone. To who knows what mischief. I will not see him again soon. No dobra, spójrzmy w takim razie na mapkę. I tutaj coś mamy, tak? Tutaj wiem, jaki przeciwnik na 400 poziomie czeka. No, ciekawe sprawy przed nami jeszcze. Muszę powiedzieć. Mimo, że już gry naprawdę niedużo zostało, jest gdzieś ponad 80%, nie wiem, 82-3, coś takiego. Się tylko do czego? The probabilities lead us here. The calculations give us hope. Speaking with someone. Do you have the mead? I do. Must I drink it now? Not yet. For once you drink, your hugur will take flight and be ever fixed. Drink only when the hour of your death approaches. Then why are we here? When Ragnarok has come and gone, this place will remain. Remain and remember. Wise Mimir, keeper of the well. Give me your counsel. Fajnie to wygląda. You who seek immortality may find it within these waters, but there is a price. As always. The mead is not magic alone. It requires the sacred waters of Mimir's well to ferment into its final state. Before you take these waters, you must infuse them with the blood of the Asa. To remember you, it must know you. Surrender a part of yourself to the waters that nourish the world tree. Only then will you have that which you desire. You yourself have lost much for wisdom, beheaded by those who did not value your learning. My hugur is here. That is all that matters. I have learned to live incomplete, as will you. And if I make the sacrifice, what then? While death and ruin rage all around, the world tree will keep you. Your body will die. W takiej samej formie jak on. Live on here. In time, ostro. You will be born anew, into a new world birthed from the ashes of the old. Do you vouch for this strangeness? I must believe it. For there is one I love dearly, who depends upon it. And there is no other way. None. It seems I have no choice. You never did. How much would you sacrifice to be freed of fate's shackles? Would you give your tongue, your hand, your sight? I would give all that and more. Sorry, ale no... It is done. Co ona zrobiła? Jaka to jest wariatka? The sacrifice has been made. Whosoever drinks of the mead, the world tree will remember them.
And you, what is your sacrifice? My liberty. Suttungr and Gunnlóðr will not forgive this trespass. They will hunt me now to the edges of the Nine Worlds. What are they to you? We ruled together for a time, a noble triad, as father, mother, and the sacred voice. 6 times we tried to blunt the fangs of Ragnarok, and 6 times we failed. The Mead was our 7th. But they feared how it might change the humans for the worse, so they locked it away and banished me from Utgardr. By your efforts, you have returned to me what is mine. The ashes of my husband. He made his own sacrifice for knowledge. With a few changes to this mead, I may undo old sorrows. Do as you will. I have had my fill of this cursed realm. Bright mind, heart's ease. Beloved, I will not fail you again. My work here is done. Now to Asgard, to save my people. Ej, ale ty... Nie ma oka, ale ja mam nadzieję, że to tylko w śnie nie ma tego oka. Czy jednak ona nie będzie miała tego oka chyba... Ale ona walnięta jest. Już mamy opuścić, tak? A czemu mamy opuścić? To zostało tylko do pozbierania, ale dobra, opuśćmy, zobaczmy. Nie, ma. Ostro. Naprawdę. Fajnie zrobiona gra, no. Jest tu wiele fajnych momentów zaskakujących. No i eksploracja właśnie, eksploracja to jest naprawdę ogromna część tej gry. Bo jest co zwiedzać i poszukiwania. Zastanawiam się, będę musiał właśnie się przygotować do tego, żeby zebrać ten młot Thora i cały ten te odzienie. Brakuje już tylko hełmu i chyba właśnie to związane jest właśnie z tą bronią. Bo jeszcze jest kolejna sprawa, że zobaczyłem w ekwipunku, że za zabicie 3 tych córek Leriona dostaliśmy jakby ich jakieś bronie, ale te bronie nie są do walki. Jest napisane, że mogą służyć jako klucze albo coś takiego. Więc to też coś tutaj jest wszystko na pewno powiązane z czymś. Dlatego również się postaram dowiedzieć, o co chodzi. I w kolejnych odcinkach nagrać materiał na ten temat. No te powroty trochę trwają. No i jeszcze zostało 18 osiągnięć do wbicia. Niektóre to są bardzo długie po prostu za wyczyszczenie wszystkich terenów, ale jest jeszcze jedno na przykład za zebranie 5 skarbów z tych map skarbów. To w tym celu się udamy w którymś odcinku. Również poświęcę cały odcinek tylko i wyłącznie tym właśnie skarbom. Pokażę lokację 5. Come. Settle your mind and oczywiście będzie trzeba jeszcze tam powrócić, wyczyścić. Zeznajdzie cały ten sen. Ale to do tego powrócimy jeszcze. I saw it and found a mead of incredible power.
It promised a strange effect. To drink it would deliver me from death, shield me from the destruction of Ragnarok. By this mead, I hope to live beyond my own death, well into the future. Całe szczęście masz oko. Was that your final vision? They have not ended, not yet. Something compels me to return to Asgard. Do Asgardu? The elixir is ready when you are. Po co znowu do Asgardu, naprawdę? Ale jazda. A już przecież myślałem, że my w Asgardzie mamy pozamiatane, że już nigdy tam, bo jeżeli chodzi o znajdźki, tak, tak, to już mamy załatwione, ale jak widać trzeba jeszcze powrócić. No nieźle. No dobra, w każdym razie przyznajmy sobie punkty szybko w możliwym jakimś miejscu, już nieważne w którym. Tu na przykład. 364 poziom. No i tyle. Skoro już jesteśmy tutaj jeszcze, zanim wrócimy do Asgardu, może na razie nie będziemy się wracać do Asgardu, tylko tutaj już, skoro jesteśmy, coś podziałamy. Chciałbym szybko, bo cały czas brakuje mi jednego składnika takiego, który trzeba kupować za każdym odwiedzeniem osady. To od razu podskoczę, kupię i troszeczkę podładujemy również sobie na tych manekinach tutaj kukłach. Okej. A jak to wygląda? Dobra, prawie wszystko na maksa. Jakiś list przyszedł. Zobaczmy. Albo to nie list. Good to see you, darling. Ona chce zagadać z nami, tak? Bo tak naprawdę spójrzmy jeszcze na mapę z sojuszy ostatni raz, bo ile zostało tych sojuszy? Mamy tu rozpoczęty. I tutaj będzie jeszcze jeden, tak? Czyli dwa już tylko. No tak. I będzie koniec gry. No i jeszcze z tymi snami oczywiście trzeba dokończyć. Dobra, to teraz szybciutko, już może nie będziemy zaczynać zadania, ale gdzieś w pobliżu coś spróbujemy jeszcze zrobić. Może znajdziemy coś ciekawego, tylko... O, można tutaj coś rozbudować. Okej. To działamy. A muszę przyznać, że długo szukałem, gdzie tu jeszcze coś mogę wybudować w naszej osadzie. No, jeszcze trochę do tego ostatniego poziomu. A, i tutaj drugi poziom będzie można. Ale trzeba mieć 85. Kurde, udajmy się w takim razie na najazd. Dobra, szybciutko, szukamy najazdu jakiegoś. Najazd jakiś jest tutaj. Nieważne jaki poziom, 340, no i pasuje dla nas. Czyli tak, przenieśmy się stąd, no. Będzie najlepiej. Tak, to będzie jeszcze uwieńczeniem odcinka, czyli dokonamy najazdu, wrócimy się do osady i zbudujemy jeszcze tutaj, ulepszymy tą miejscówkę. I zostanie jeszcze chyba jeden albo dwa kawałki. Też również za podniesienie na maksymalny poziom dostaniemy osiągnięcie.
No ale mimo wszystko na zbieractwo jeszcze chwila zajdzie. To nie jest tak, że się wydaje. Grę już można ukończyć szybko, muszę powiedzieć, ale to nie o to chodzi. Tutaj chodzi bardziej o te zbieractwo właśnie, żeby wiedzieć co i jak, bo tak jak w Jorvik jest ta jedna skrzynia, w której trzeba mieć 3 klucze z różnych miejscówek. I się zastanawiam, czy my już nie mamy 3. Na pewno mamy 2, mi się wydaje, tak? W każdym razie będę musiał się też za tym rozejrzeć. Ostatnia skrzynia tam już została, tylko żeby zamknąć jakby te terytorium na 100%. Też będzie trzeba tym się zainteresować. I powoli kończyć wszystko. Jeszcze nie sprawdzałem tego, co twórcy dodali, że te najazdy morskie. To jest dodatkowa, darmowa zawartość. Okej. Spójrzmy standardowo sobie na mapę. Mamy zaznaczone? Mamy. Chciałem tylko się upewnić. To może wierzchowca od razu. Nie przedłużając naprawdę. Tylko do rzeczy już. Od razu. Skacz. Kurde. Okej. Może przy okazji zbiorę energię do maksa. No właśnie. Postaram się bardzo szybciutko rozwiązać tam wszystko, całą sytuację, żeby się wyrobić tak w 45 minutach ze wszystkim. Ale jeżeli się troszeczkę przedłuży, no to trudno. Zbliżamy się. Nie wygląda to na wielką miejscówkę. No dobra, to co? Czas zacząć. Come, my wolves. No, tu jeszcze energia w razie czego. Tu już od razu, ale. Give me a hand over here. Jest ktoś? Muszę im otworzyć, okej. Okay. Już idę. Give me a hand with this. O, jesteś dobra. Świetnie. Jedna z głowy. Tutaj klucz jakiś, tak? Widzę. Klucz. Jak mam się dostać tam? Do środka. Okno teraz bije? Nie. No dobra. To w takim razie gdzieś musi być wejście. Tutaj coś jest. Nie, zabite deskami. Tędy też nie. A tędy? Wyważyć można. No i elegancko, dawaj. Oż ty! O, ten, z którym lubię walczyć. Świetnie. To jedziemy ze wszystkim. Z
dziewczyn tam mamy. Bo przecież nie musimy oszczędzać tego. No dobra, i wróćmy do wyważania. O kurde, który to? Który to tam nas... Gdzie ty jesteś? To ty? Gdzie oni są? Którzy to robią? To ten robi? Ale jeszcze jaki dźwięk idzie. Chorąży. Okej, odsunę się na chwilę. I... zbliżę się bardziej tutaj do baczki, znaczy do baczki, do tej skrzyni. Tu można przez okno akurat. Tylko teraz gdzie jest? Tutaj. Elegancko otworzę dla naszych. Dawaj, no co ty tak wolno? Okej. Jakoś tutaj trzeba się dostać teraz. Nie, gdzie to jest? Tutaj coś jest w środku. Tylko którędy? Tędy. Orzesz ty! Chorąży? Jedziemy z nim szybciutko. No dobra, i wracajmy do wyważania. Teraz tutaj musimy chwilę też wyjść ich. Ale przy okazji sobie nabijemy na nich. Ręka mu odpadła. Dobra, idziemy po następną. Szybko. Nie ma czasu. Do stracenia. Jedziemy, jedziemy. Dawaj, dawaj. Okej, tuż obok mamy... Ale klucza nie mamy, tak? A skąd klucz? A klucz tutaj. Hey, can't do this alone. Przez okno.
Aha, słabo przez okno. A, ale można w ten sposób, dobra. Okej. Okay. I jeszcze tylko jedno, ale dobrze, że aż tyle. Przeciwko, czyli tutaj, tak? Ale dalej nie mam tego klucza. Ale on tu leżał. Ja go po prostu nie wziąłem. No i tyle, a już takie małe to już są mało ważne rzeczy. Dlatego, żeby nie przedłużać, ale muszę się kawałek odsunąć od tej lokacji, żeby ten czerwony pasek znikł i teraz mogę szybciutko skorzystać z szybkiej podróży i do osady. I ostatnia sprawa, już tylko podniesiemy poziom tamtego budynku co wcześniej. Tej przystani chyba dla łodzi, nie wiem. No i w następnym odcinku dalej będziemy lecieć ze sprzymierzeńcami jeszcze i czyścić po kolei to, co będziemy mieli w pobliżu. Aż pewnie dojdzie do tego, że skończymy grę i wtedy będziemy jeszcze dokacać te lokacje wszystkie na 100%. Zobaczymy jak to mi wyjdzie, bo nie wiem jeszcze do końca. I trudno też oszacować, ile jeszcze tak naprawdę zostało, aczkolwiek no nie dużo na pewno, dużo mniej niż... Nie, no nie mam porównania, dobra, mniejsza o to. Szczerze mówiąc, to mi bardziej się podobało w tym wcześniejszym odzieniu Ivor. W każdej chwili można zresztą zmienić, tamte też jest prawie praktycznie ulepszone na maksa. No dobra, to było gdzieś tutaj przy wodzie. Nie to. Have a look, Sunan. Co tu to jest? I
I've never heard tell of any river champion. Not sure what to make of that. To właśnie. But you're welcome to ask Eivor. Te dodatkowe aktywności darmowe. Dobra, przewiniemy to, bo to nie o to chodzi, ja nie chciałem tego. Co się dzieje, kurde? O, budynek ukończony. I znowu coś? And how do you judge our dock? Ah, now that's a dock worthy of our longship. Come and talk to me whenever you are ready to leave. To my tutaj po prostu nie zajrzeliśmy tak daleko przez tak długi czas. Ciekawe. Isunen. Ale to jeszcze dalej nie jest to. Tak mi się wydaje. W każdym razie w tym momencie sobie zakończę ten odcinek. Jeżeli film Ci się podobał, zostaw lajka, zostaw komentarz. Zapraszam również do subskrybowania kanału. Dzięki za oglądanie i pozdrawiam.